Vukovar, niegdyś prężne i rozwinięte miasto nad Dunajem. W 1991 roku zamieszkiwane przez ponad 445 tysięcy ludzi było jednym z głównych w Slawonii. Niestety wraz z chorwacką deklaracją niepodległości wojna była tylko kwestią czasu. W końcu jesienią 1991 roku działania zbrojne dotarły na przedmieścia Vukovaru. Wioska po wiosce, jugosłowiańska narodnija armia zamykała pierścień okrążenia wokół miasta. Wsparta ochotnikami serbskimi dokonywała po drodze wielu zbrodni w okolicznych wioskach. Crni dim je iznad Dunava. Zdobycie Vukovaru, zamieszkiwanego przez ponad 30% mniejszość serbską, stało się dla Serbów punktem honoru. Nie licząc z ofiarami ani z kosztami. Bombardowane praktycznie nieprzerwanie przez 3 miesiące, odcięte od pomocy z zewnątrz, wykrwawione i zmęczone, poddało się 18 listopada 1991 roku, tuż po rozpoczęciu generalnego szturmu na miasto. Zginęło w walkach ponad 7,5 tysiąca osób, a kolejne 250 osób zostało zamordowanych w szpitalu już po zakończeniu bitwy. Los tych Chorwatów, którzy zdecydowali się pozostać w mieście i nie uciekać, nie zawsze jest do końca znany. Już po bitwie okazało się, że miasto broniło zaledwie 1000 na prędce zorganizowanych obrońców uzbrojonych w lekką broń. Mimo zdobycia Vukovaru stanie się on czarną plamą na kartach serbskiej historii, a Vukovar pozostanie w serbskich rękach na następne 6 lat i zostanie zwrócony Chorwatom dopiero w 1998 roku dzięki negocjacjom ONZ. I wtedy to na słynnej wukowarskiej wieży ciśnień powieje chorwacka szachownica. Nasza Vukovar je moja chorwacka. 12 lat później, w 2010 roku, ówczesny prezydent Serbii, Boris Tadić, udał się do Vukovaru z oficjalnymi przeprosinami w imieniu narodu serbskiego za dokonane zbrodnie. Był to jedynie gest, ale jakże ważny, w stronę pojednania między Serbami a Chorwatami. Ja już żelim widzieć obale. Wieruj stary prijatel. Obecnie w Vukovarze powiewa wiele chorwackich flag, które podkreślają państwowość tego miasta. Nad brzegiem Dunaju, w miejscu, gdzie wpada do niego rzeka Vuka, stoi biały krzyż, który upamiętnia ofiary toczącego się tutaj konfliktu. Po drugiej stronie rzeki znajduje się już Serbia. Znajdujemy się obecnie w ścisłym centrum Vukovaru. Wszędzie, na każdym kroku, spotykamy ślady wojny i tego typu zrujnowane budynki. Jednak trzeba przyznać, że miasto powoli powstaje z ruin. Najważniejsze zabytki miasta zostały już odremontowane, a wszędzie wokół toczą się budowy. Da ide vrijeme kad ćeš opet biti slobodan. Prelila se puna čaša, Vukovar je lijepa naša, Vukovar je moja Hrvatska. Prelila se puna čaša, Vukovar je lijepa naša, Vukovar je moja Hrvatska. Vukovar je moja Hrvatska. Na koniec tego odcinka prezentujemy krótki film ukazujący zniszczone miasto z przelotu nad nim.